Cześć, witajcie. W Cześć. poprzednim filmie gadaliśmy o smartfonach kompaktowych i w sumie pytaliśmy Was, czy pragniecie takich smartfonów, czy raczej niekoniecznie i wystarczy, że sobie je poglądacie w internecie i już. I padło takie stwierdzenie, że pojawia się pewna recepta na to, żeby mieć coś jednocześnie małego, a jednocześnie dużego, oczywiście w kwestii smartfona, podkreślimy. No i miałem na myśli wtedy smartfony składane. Mamy coś malutkiego, co się mieści w kieszeni, otwieramy i cieszymy się smartfonem z niemalże pełnowymiarowym wyświetlaczem. Ponad 6 cali. Można? Można. Można jeszcze mieć jeszcze coś większego, bo inny rozkładany smartfon może mieć ekran nawet podchodzący pod 8 cali. Tylko że właśnie, czy to też chwyci, czy pozostanie niszą tak jak smartfony kompaktowe i może my się tym wszyscy podniecamy, a może tak naprawdę konsumenci wcale tego nie chcą. Wiesz co, to są dwa problemy, tak? Po pierwsze to jest cena, bo to na razie są dosyć drogie urządzenia. Na razie. Tak. I druga mechanika, tak? Tak jak mówiliśmy kiedyś o klapkach, że klapki miewały problemy z życiem, a przecież klapka jest nieporównywalnie bardziej prymitywnym urządzeniem niż składany wyświetlacz, tak? I tak, i nie, bo w klapce była prosta, elastyczna taśma, która po prostu zużywała się mechanicznie. Tu, no przyznajmy to, powiedzmy to wprost, nie wiemy jak to się zachowa po ładnych kilku latach, bo te smartfony, telefony, klapkowe, no to chodziły czasem i po 4-5 lat, zanim ta taśma zdechła, czasem tak, wcześniej, czasem później ta taśma padała, ale prędzej czy później padła, tak czy siak. No to też prędzej czy później padnie, jest tylko pytanie po prostu, czy to nie będzie na tyle późno, że to nam nie zrobi, bo już wcześniej i tak się dokładnie wywali bateria i tak trzeba będzie coś nowego. No bo właśnie, producent gwarantuje, czyli daje gwarancję, twierdzi, że to wytrzymuje 200 tysięcy cykli zamykania, otwierania, akurat te modele, które Wam pokazywaliśmy. No tak, ale w laboratorium, nie? To raz, ale druga rzecz, no przeliczmy to sobie. No ja sobie przeliczyłem i biorąc pod uwagę, że zakładając, przyjmując, że ten telefon zamykamy i otwieramy 100 razy dziennie. Jak kiedyś nawet próbowałem policzyć, ile razy dziennie otwieram ten telefon. A nie ma licznika. No nie ma licznika złożeń. Ale tak sam dla siebie, no bo z ciekawości używam typowo, jak często. A ciekawe, wiecie, jestem co? Też nie dojechałem do 100 rozłożeń. Bo tak naprawdę. Nie, no 100 rozłożeń, słuchaj, no ile mamy rozmów dziennie? Bo ale do rozmawiania nie musisz go otwierać. No tego nie. A tego tak, też w tego zasadzie tak nie, chyba że gadasz na głośniku. No ale załóżmy, no to tak, do rozmawiania tego małego otwierasz, dużego nie musisz. Więc duży będzie trwalszy, dlatego ja wolę dużego. No. Żartuję oczywiście, ale. Ale tak, no masz rację, do rozmawiania, ale to też... No rozmowy, powiedzmy, tak, rozmowy to nie jest w tej chwili główna aktywność użytkownika smartfona, no ale to jest jakieś tam przybliżenie, tak? Zgadza się, natomiast wiesz, no jak coś robisz, to otwierasz go raz, robisz przez 10-15 minut, czy tam godzinę, zamykasz, nie otwierasz go non-stop kolor. To wiesz, zależy od człowieka, są ludzie, którzy będą mieli ADHD i będą... No tak, będą się bawić, no ale to sobie sami są winni. A tak swoją drogą to ciekawe, no, czy nie ma takiej aplikacji, która by... Pewnie jest, pewnie już jest, tylko nie chciałbym się szukać, przyznaję. Ale wracając do tego, przy założeniu, że otwieramy to 100 razy i zamykamy 100 razy dziennie, to wychodzi ponad 5-letnia eksploatacja, te 200 tysięcy cykli zamykania, otwierania, to jest ponad 5 lat. No i teraz pytanie, czy będziecie ten telefon, nawet jak sobie teraz już go kupicie, kiedy jest jeszcze drogą technologią, czy będziecie go używać przez 5 lat, bo ja wiem, że ja na przykład w życiu bym nie używał telefonu przez 5 lat, bo ja go szybciej zniszczę. Nawet już nie chodzi o starzenie się, no wiecie, techniczne, tylko ja go po prostu skasuję dużo, dużo wcześniej. No tak, tylko widzisz, bo to jest te 200 tysięcy w laboratorium. To jest tak, tak, zgoda. No. Niemcy wezmą samochoda, zrobią Mercedesa i oni powiedzą, że on tam powinien przejechać ileś tam kilometrów, a potem wyjeżdżasz tym na polskie miasto i... No, to jest akurat przykład ekstremalny. To... No wiesz, ekstremalny, no ale z telefonami też jest różnie. No, no trochę wiesz, tak, no, ale... Kupowanie telefonu, z którym mamy się, wiesz, jak z jajkiem posługiwać... No właśnie, to takie... o to chodzi, że nie trzeba z jajkiem. Ja tych telefonów używam w zasadzie od początku, od momentu, jak się pojawiły i w zasadzie niemalże bez przerwy. No dobra, ale to i... okej, no w porządku. Tylko wytrzymują, ile tak? czasu je używasz? No średnio rok. No właśnie, średnio rok. Bo zawsze jest potem nowa generacja. Ale... No, więc jest pytanie, czy te 200 tysięcy, co żeś się na 5 lat przeliczył, jak to przeliczymy na warunki takie, powiedzmy, no, normalne, nie laboratoryjne, czy to tak. będzie 3 lata, 3, 4, a może tylko 2 na No przykład, powiem tak, nie? po roku taki telefon wygląda i działa jak nowy.
Okej, to sprawdziłem empirycznie, a nie cackam się jakoś szczególnie, bo i na plaży z tymi telefonami łaziłem i też się nic nie działo. I tam nie raz, nie dwa razy on mi upadł. No to tam powiedzmy ramka się zarysowała, gdzieś weź tam się rozrzekł, szklany uszczerbił i tyle. Weź też pod uwagę, że póki co są to telefony raczej z górnej półki, tak? Czyli na razie, oczywiście. Tak, na razie. Kiedyś każda komórka była z górnej półki. Czyli one są wykonane z możliwie najlepszych materiałów i tak dalej, i tak dalej. W momencie, kiedy ta technologia się upowszechni, to pojawią się telefony jakby, no to tak jak z tymi taśmami, tak? No, to nie jest, to nie jest problem zrobić taśmę do klapki, która wytrzyma 10 lat, tylko z jakichś powodów tego nie robili. No dobra, ale teraz tak, wracamy jakby do meritum, tak? No, mamy sobie mały telefon, znaczy mały, stosunkowo relatywnie mały, który może być dużo większy. Może być duży, tak? Tylko tak, on jest gruby, tak? No jest, tak. No, to według mnie nie jest jakaś wielka przeszkoda, bo grubość telefonu to zresztą jak się kiedyś pamięta stare telefony, no tak, to one były jeszcze grubsze. Dokładnie i jakoś się tego używało i nikt nie narzekał. I teraz tak jak ja sobie patrzę, no ten jest okej, fajnie, bo on ma tu drugi wyświetlacz, czyli możesz go rozkładać, nie musisz, tak? Możesz go używać jako normalnego smartfona nierozkładanego, a to rozkładanie jest taką sobie fajną opcją dodatkową i to jest okej, tak? Natomiast tutaj... No dobra, możesz rozmawiać bez rozkładania, ale wtedy nie wiesz, kto dzwoni. Nie, no wiem, bo jest wyświetlacz z przodu, taki nieduży i on mi pokaże, nawet za jego pomocą mogę odebrać połączenie. Takie coś. A widzisz, tego nie widziałeś. A tego nie widziałem, no. I w zasadzie ten wyświetlaczek załatwia większość tych podstawowych zadań, bo nawet na SMS-a możesz za jego pomocą odpowiedzieć, możesz sobie tam wybrać kartę przy płaceniu i w zasadzie też nie musisz go do każdej rozmowy otwierać, tylko no wiadomo, bez otwierania to gadasz na głośniku. Bez otwierania to on jest taki... No nie, no gadasz na głośniku. No właśnie, bo to... Bo głośnik jest wewnątrz. No bo to jest też właśnie kwestia, że no jest pewna minimalna odległość telefonu, czyli odległość powiedzmy między uchem a ustami. No tak, no dlatego powiedzmy trzeba go rozłożyć, ale to też jest fajne, bo sobie możesz rozmowę zakończyć klap z akcentem jak kiedyś. Nie, no to powiedzmy, że to jest klapka nowej generacji, tak? Tak, to jest taka klapka jak dawniej, tylko że w nowej wersji i jest jednocześnie mała, a jednocześnie daje duży wyświetlacz. Tylko właśnie teraz pytanie, czy gdyby smartfon, może nawet nie gdyby, kiedy, bo to jest chyba słuszniejsze pytanie, kiedy składane smartfony staną się tańsze, to wy zdecydowalibyście się na zakup takiego urządzenia właśnie ze względu na to, że może być jednocześnie małe i duże, czy jednak pozostaniecie przy tradycyjnych kafelkach i faktycznie te składane telefony pozostaną taką niszą jak kompakty, o których niedawno gadaliśmy? A no to wiesz, czas pokaże, bo parę lat temu się nie śniło ludziom o takich tego typu rozkładanych. Znaczy, co prawda tam o giętkich ekranach to się mówiło od dawna, ale zrobienie tego w praktyce jakoś nikomu nie wychodziło. Diabli wiedzą, czy za rok się nie pojawi coś jeszcze innego. No tak, mamy na oku cały czas zwijane telefony, rozkładające się jakieś takie cuda może się okazać, że będzie to takie, papasz, kurde, jak ludzie, kurde, kiedyś głupio kombinowali, nie? Druga sprawa to, i tego się boję, że w momencie, kiedy ta technologia zejdzie niżej, czyli na powiedzmy średnią półkę, to jej jakość spadnie na tyle, że to zacznie być odczuwalne, tak? Że to się po prostu zacznie łamać. No tego nie wiemy. Nie wiemy. Zwróciłeś uwagę na bardzo ciekawy aspekt, który mam wrażenie wielu ludziom umyka. Co jeśli to będzie potanione, ale potanione nie tylko dlatego, że się technologia upowszechniła i zrobiła się tańsza, tylko po prostu producenci będą ciąć po różnych kosztach. No to jest właśnie pytanie, na które, no wiesz... Nie no, znamy odpowiedzi. Jest bardzo prosty sposób, żeby się dowiedzieć. Po prostu trzeba usiąść i poczekać, tak? No. Może po prostu siądźmy i poczekajmy. Tak. A wy w tym czasie napiszcie w komentarzach, jakie jest wasze zdanie na temat składanych telefonów. I może, jak widzicie właśnie tą ich przyszłość, bo może nam też jeszcze coś umknęło, co wam przyszło do głowy. No to co? No, dziękujemy wam, że jesteście. I oczywiście co? Widzimy się w kolejnych filmach. Jasne. Do zobaczenia. Cześć!